Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Terins, witam was w kolejnych newsach na moim kanale. Zaczynamy nowy tydzień, także nowe informacje, m.in. o kamerzyście oraz Nitro, ponieważ Nitro troszeczkę się na swoim live'ie wypowiedział na temat tego, dlaczego według jego kamerzysty trzymają tak długo w areszcie. No i moi drodzy, powiedział to naprawdę kilka ciekawych słów, także wam zaraz puszczę shota. Oraz moi drodzy, drugi temat, czyli Natsu, która wypowiedziała się na temat hejtu w jej stronę, ponieważ Natsu właśnie przez to ograniczyła troszeczkę swoją aktywność w internecie. Dzisiaj wszystko wam pokażę, także moi drodzy, stawcie łapkę w górę, wbijmy tutaj powiedzmy 3000, a będzie to naprawdę bardzo fajny wynik. Zachęcam do subskrypcji na moim kanale, ponieważ idziemy po 100 tysięcy subów. Napiszcie w komentarzu cokolwiek, ja przydam serduszko. No i co? Chciałem teraz pozdrawiać nowych wspierających oraz donatorów, a oto oni. A nowi wspierający to m.in. osoba z bardzo długim i kreatywnym nickiem, Nizonek, Mariusz Szczygieł, Markuiz jest zajebisty, Elliot oraz nowi donatorzy. Ekipa TK.pl.dzik. Bardzo wam wszystkim dziękuję i serdecznie was pozdrawiam. No jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to możecie wysłać albo donata, albo wspierającego. Teraz zapraszam do oglądania. Pokażę wam teraz shota z Live'a Nitro, którego robił jakieś 2 dni temu. Wypowiedział się na temat kamerzysty i właśnie tego, dlaczego go przetrzymują tak długo w areszcie. Powiedział tam naprawdę kilka ciekawych informacji. Ja tego shota wam pociąłem, także moi drodzy, łapcie. Za 10 dni wszyscy znowu o nim będą mówić, bo będzie decyzja sądu, czy mu przedłużą areszt, czy mu tego aresztu nie przedłużą. Jak myślicie, przedłużą mu? Będą go aż do sprawy trzymać? Takie trochę kontrowersyjne to jest. Ja wam wytłumaczę dlaczego. Bo faktem niepodważalnym jest, że kamerzysta nie jest dobrym człowiekiem. Kilkukrotnie pokazywał to, że nie jest dobrym człowiekiem, nie? Tam już chyba nawet nie trzeba przytaczać, nie? Jakieś dziewczynki, jakieś reflinki, jakieś aski, jakiś niepełnosprawny. Ale z drugiej strony mi się wydaje, że totalną pokazówę robią, trzymając go w tym areszcie, bo tak jak ja sądzę, że owszem powinien za to ponieść jakieś konsekwencje, w tym areszcie tymczasowym bardzo często nie siedzą ludzie, którzy są skazani, czy później, no jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo tego, że będą skazani za gorsze przestępstwa, nie? Ogólnie w areszcie tymczasowym zazwyczaj się siedzi, jeśli jest możliwość, że albo ktoś spierdoli z kraju, więc no nie wiem, kurwa, masz potrójne zabójstwo, nie dadzą cię, na banku, kurwa, będziesz miał sanki, bo jest wysokie prawdopodobieństwo, kurwa, że jak tu ćwiara wjedzie, to lepiej już z kraju się ukrywać, na ile się będzie dało. Albo jak ktoś może wpływać na świadków. A tu mi się wydaje, chociaż to też jest ten, bo z jednej strony wszystko zostało nagrane, więc wszystkie te dowody i o rzeczy, które go sądzą, czy chcą go sądzić, no to już jest. Raczej nic tu się nowego nie pojawi. Czy można tam coś zamataczyć? Nie, mi się wydaje, że nie. Push Barber już się na niego rozjebał. Kto się miał rozjebać, już się rozjebał. Tego czasem mnie zapali, jak chciał gdzieś jechać na wakacje, może dlatego bałem się, że ucieknie. Nie, to akurat tutaj trzeba zdementować, ludzie źle myślą. Oni najprawdopodobniej filmy nagrywali do przodu. I on w momencie publikacji tego filmu i całej tej chryi, która potem była, on nie pamiętam gdzie był, w Egipcie na wakacjach czy coś, więc ten film poleciał, oni tam powiedzmy mieli go wrzuconego już z góry. Okazało się to gówno i typ jak wrócił do kraju, to go zgarnęli z lotniska. Dołożą mu inne sprawy, no ale jakie inne sprawy? Wiesz, nie możesz mówić co prokuratura zrobi albo jakie sprawy, wiesz. Wiesz, ja też mogę przyjść i powiedzieć, no kurwa, on to nie wyjdzie, bo jeszcze kurwa z 10 zarzutów dostanie. No ale wiesz, no to zarzut dowód, na takiej zasadzie tutaj działamy, a nie jakieś domniemania. No, moim zdaniem, gdyby to tyczyło jakiegoś Jasia, który nie jest znany w internecie i nie ma tej presji medialnej i wszyscy o tym nie mówią, to chłopby został wezwany na komendę albo zatrzymany, złożyłby wyjaśnienia, poszedłby do domu i czekałby w domu na proces. Ja nie wiem, jakie będzie podejście, ale no ja totalnie szczerze widzę możliwość, że w ogóle nawet za to nie odpowie. Moralnie, przed ludźmi w internecie, którzy już go skreślili, owszem. No to już jest taka strata wizerunkowa, której nie naprawisz. Ale wiesz, w sądzie to może troszkę inaczej wyglądać. 3 osoby powiedzą, że no ale nie wiedzieliśmy, że jest niepoczytalny,
wziął pieniądze, wiesz, z kimś przyjechał, ta osoba nas nie informowała, było wszystko git. Ale ludzie często są oskarżeni, a prokurator nie ma żadnych dowodów. A to jest innego, jak kogoś zatrzymują tam na 3 miesiące aresztu tymczasowego, na tak zwane taki areszt wydobywczy, na zasadzie my cię zatrzymamy i mamy te 3 miesiące czasu, żeby coś na ciebie znaleźć. 3 miesiące, 6. Albo czasami ludzie to w tymczasowym życia spędzają, aż prokuratura coś tam ogarnie. Nawet uznaliby go winnego, no chyba, że już będzie taka pokazówka na całego i mu wpierdolą 5 lat, co dla mnie oczywiście byłoby zbyt dużą karą. Mi się wydaje, że największą karę, którą powinien ponieść, tak już poniósł, czyli strata wizerunkowa i fakt, że po latach w końcu do ludzi doszło, że on nie jest dobrą osobą. To jest największa strata. Zakaz wystąpień publicznych, zakaz nagrywania, zakaz udzielania się w mediach. Totalnie nie jestem za taką karą, bo to tworzy niebezpieczny precedens. I potem na ten precedens można się powoływać. Bo jedną rzeczą jest pytanie, czy twórczość takiej osoby jak kamerzysta jest w większości toksyczna? I czy my chcemy mieć taką osobę? A zupełnie innym pytaniem jest, czy chcemy dawać możliwość, żeby ktoś decydował, w tym przypadku wiesz, żeby sąd tak frywolnie decydował, ty możesz się udzielać w internecie, ty możesz się udzielać w mediach, ty nie możesz. Dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie z tym, co mówi Nitro, a teraz przechodzimy do drugiego tematu, czyli Natsu i odpowiedź na hejt. Już kilka dni temu, dokładnie dzień lub dwa po powrocie z Egiptu, Natsu informowała, że teraz będzie jej troszeczkę mniej w internecie, ponieważ właśnie musi sobie niektóre rzeczy poukładać. A wczoraj na swoim Instastory powiedziała, o co jej dokładnie chodziło i myślę, że to był dobry ruch, ponieważ lepiej jak człowiek się wygada, niż trzyma to później w sobie, no i faktycznie to samopoczucie jest coraz gorsze. Także zobaczcie sobie, o czym tam mówiła. Chciałam tylko odpowiedzieć osobom, które piszą coś typu, że czemu na co jest w każdej piosence, niech da komuś też innemu pośpiewać. Słuchajcie, mam prawo być w każdej piosence, to jest po pierwsze. Po drugie, chcę działać i to, że na przykład jestem w każdej piosence, to dlatego, że po prostu mi się chce. Chce mi się pracować, chce mi się za każdym razem dawać siebie 100%, nawet jeżeli jest upał i jest 40 stopni. Poza tym ja jakby byłam prekursorką drugiego projektu, więc nie widzę w tym nic dziwnego i naprawdę jest mi po prostu strasznie przykro, jeżeli czytam takie komentarze, dlatego tak jak mówię, ja po prostu teraz sobie muszę pewne rzeczy poukładać i tak dalej, bo trochę już mnie denerwuje ten jad z waszej strony, ta taka nienawiść i ja nie chcę po prostu w tym wszystkim uczestniczyć. I możecie być zdziwieni teraz taką moją reakcją, ale to przez to, że często po prostu, może nawet nie często, ale prawie za każdym razem takie emocje chowałam w internecie. Nie pokazywałam wam właśnie takich moich emocji, tylko przeżywałam to sama. Ale w końcu postanowiłam wyrzucić siebie te emocje, wyrzucić to, co po prostu mi siedzi i co mi po prostu nie odpowiada, bo chcę być w 100% sobą tutaj. A ja przede wszystkim chcę się otaczać pozytywną energią, ludźmi, którzy są dobrzy, którzy dobrze życzą wszystkim dookoła. Dlatego tak jak mówię, ludzie, którzy, no nie wiem, mają z tym jakiś problem, niech najlepiej opuszczą mój profil, nie słuchają piosenek i tak dalej, niech nie oglądają naszych filmów. I nam będzie łatwiej i wam. Prosta sprawa. Nie nagrałam sobie tę moją wypowiedź po to, żebyście sobie nie snuli jakichś przypuszczeń, co się dzieje i tak dalej. Tak jak mówię, teraz pewnie będę mniej ogólnie aktywna przez pewien czas, chcę sobie nabrać siły, energii i wrócę do was w plus. W odcinkach też będziemy trochę mniej, plus u mnie na kanale będą pojawiać się raczej 2 filmy w tygodniu. A tak w ogóle to nie tylko ja jestem w każdej nucie. Zmykam, baj. Tutaj generalnie sporo osób zarzuca Natsu to, że jest praktycznie w każdej piosence. Nie jest w każdej, ponieważ chłopaki mieli swoje własne piosenki, ale faktycznie jest w wysokim procencie wszystkich piosenek. Ale moi drodzy, nie tylko ona, ponieważ Patty oraz Monia tak samo są w dużej ilości piosenek i myślę, że na takim samym poziomie. Ponieważ chyba we wszystkich piosenkach, gdzie się pojawia Natsu, pojawia się właśnie również na pewno Patty, aczkolwiek nie wiem, czy też Monia. Więc według mnie to jest niesłuszne oskarżanie jednej osoby, że jest na takiej ilości piosenek, kiedy właśnie dwie pozostałe są na takiej samej, ale ich się nie bierze pod uwagę. Dlaczego?
Może to przez to, że pewna grupa osób uważa, że Monia oraz Patty lepiej śpiewają od Natsu i im to tak bardzo nie przeszkadza, że są w większości piosenek, no a Natsu śpiewa na przykład troszeczkę gorzej. No dobrze moi drodzy, a więc to koniec tego filmu, ja wam dziękuję za oglądanie, ślijcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, nowe informacje podsłuchajcie na mojego Instagrama, Seba Podłoga Ternis. No i co, widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego filmu, siema!